Dzisiaj zaczynamy żniwa. Takie żniwa, że tutaj mamy ogród, a tutaj mam pszenicę. I po prostu muszę to odkosić, żeby po prostu mógł kombaj jakoś wjechać, a nie uszkodził mi ogrodu. Tak wygląda nasza pszeniczka. Ładne kuski. O, bardzo ładna. No zobaczymy, jaki będzie plon. Tu mamy ogród. No i będziemy odkaszać takim sprzętem. Zresztą zaraz zobaczycie. Przewrócła. Nie za grube te przewrócła. Powrócła, przewrócła. Ja nie wiem, jak to tak fachowo się nazywa. Pierwszy raz to robię. Może do 35 lat albo 37. Bo byłem bardzo mały, jak to się wiązało. Jakoś tak w ten sposób. O ile pamiętam. I to było przewrócło. U nas mówiło się na to przewrócło. W innych regionach mówiło się, że to jest powrócło. No, teraz podbieramy garści. Trochę w zły sposób miałem tą słomę, bo ona mogła inaczej być ustawiona, wtedy bym miał podebrane. Ale tak się podbiera. Podbiera się garści. Kładzie się na powróśla. Pokażę linię tu bliżej. O, w ten sposób. I tym powrócłem. O, w ten sposób się wiąże. Wiążemy to w ten sposób, że zawiązujemy raz, później drugi raz. O, i już mamy snopeczek. Tak w ten sposób kiedyś wiązali. To jest normalnie śmieszne, żebym ja to teraz robił w tych czasach, ale postanowiłem sobie, że po prostu zrobimy to do celów jakich? Filmowych, no bo nie wiem, czy ktoś z was umie robić powrócła, a jeszcze będziemy stawiać dziesiątaki, także to wszystko wam pokażę, jak to wszystko wygląda. O, dobra, jest związane, ubieramy garści, trochę ta kłoma jest. Jak sami widzicie, ta słoma jest trochę porozwalana. O, taki mniejszy drugi. A, o, tyk. I pod spód. Z jednej strony wkładamy. No trochę ta słoma jest porozwalana. O zboże. O, i tutaj z drugiej strony. Teraz jeszcze muszę włożyć. O. Potem to będziemy wrzucać pod kombajnę. Nie będziemy robić za dużych tych snopków, bo no wiadomo, kiedyś zboże nie było pryskane antywylegaczem i było wyższe, ale teraz mamy drugi snopeczek. To też trzeba będzie wszystko wyzbierać. Ten, ale na razie robię tutaj to. Trochę tych snopków już związałem, no jeszcze mi trochę zostało, ale do czego dążę? Otóż dążę, no takie małe snopeczki wychodzą, o jak sami widzicie, mały snopek, z tego względu, że te powrócła są bardzo krótkie, bo jest niskie zboże, tutaj mi się udało, o. Takiego snopa zrobić, piękny, duży, no gdzieś jakieś dłuższe zboże mi się wydawało tutaj było i można było związać, no to trochę jeszcze zostało, kiedyś to wszystko zostało by pograbione i ja to też to uczynię, wezmę grabki, po prostu zgromadzę to co zostało, bo to wiadomo, tutaj była ścieżka, przyjeżdżałem ciągnikiem, no i jednak zostaje to, tutaj też wytłuczone jest,
O, jak widzicie, same ścieżki. To wszystko zostaje jednak na tym przygniecione i ten, ale pozbieram to, co mi się uda zebrać, wrzucę tak po prostu, bo szkoda, żeby się marnowało, bo to po prostu jest chleb i trzeba o to dbać. No i co, wiążemy dalej. Łoma jest dobra, fajnie się wiąże. Oho, guzik, pochwaliłem to. No i rwie się. O daj Boże, ja żniwa zacząłem. No i składamy kopkę. 10. O, 10. 11 na górę. Dobra, stawiamy następną kopkę, bo już tam akurat, jak mi się przypomina z czasów dzieciństwa. Deszcz na tym. No, podamy na górę. Teraz czapka. O, czapeczka. Dobra, piękne. I co? Dwie kopki mamy. I tak powinny wyglądać żniwa. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pewnie spotkamy się już na prawdziwych żniwach.